A, przepraszam. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Ochrona pluralizmu mediów i interesów odbiorców jest podstawowym obowiązkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wynika to wprost z artykułu 213 Konstytucji, zgodnie z którym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Niestety, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wykonuje ten obowiązek w sposób wybiórczy. Najlepszym tego przykładem jest sprawa przedłużenia koncesji dla TVN24. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji swoimi działaniami może doprowadzić do likwidacji jednej z trzech głównych telewizji informacyjnych w Polsce. Czy nie temu ma służyć ciągłe odwlekanie decyzji o przedłużeniu koncesji? Czekanie z decyzją do ostatniego dnia obowiązującej koncesji? Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zamierza zacząć wykonywać w należyty sposób swoje konstytucyjne obowiązki? Czy też dalej będzie od tych obowiązków uciekać? Dziękuję. Pan poseł.